Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór moi kochani, serdecznie Was witam we wtorkowy wieczór. Zapraszam dzisiaj do jak zawsze wspólnej modlitwy, do wspólnego różańca, do chwili też rozmyślania, do chwili przyglądania się, się sobie. Koń już Wam mówiłem wielokrotnie o tym, że bardzo mnie fascynuje ten moment u Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj wtorek, więc się nią szczególnie zajmujemy. Albo raczej przez nią idziemy do Jezusa. Więc bardzo mnie fascynuje ten cały okres, nie o którym tak mało wiemy, czyli tego takiego ukrytego życia Jezusa w domu. Tego ukrytego życia, o którym, no, mamy po prostu jakieś w ogóle minimalnie skąpe wiadomości. Bardzo będę chciał kiedyś usiąść z Marią, mam nadzieję, przy jakiejś dobrej kawie. Ona nie wiem, czy przy kawie, czy przy innym herbacie. I będę ją prosił, żeby mi opowiedziała. Potem pewnie pan Jezus wpadnie i powie: Mamo, mamo, to nie tak było. To muszą być bardzo piękne chwile, kiedy będą. Właśnie, bo to były bardzo piękne chwile, kiedy już były. Kani to jest niesamowite, że ona żyła obok niego, że ona patrzyła, patrzyła, jak on dorasta, patrzyła, jak staje się chłopcem, potem młodzieńcem, potem mężczyzną. Jednocześnie była jego mamą, czyli. Jego uczyła, jego, że tak powiem, wprowadzała w życie, a jednocześnie na pewno też uczyła się od niego. To jest, to jest niesamowite w ogóle. To jest jakaś wielka tajemnica, kim on był, jaki on był, właśnie jako, jako młodzieniec, nie? Jako, jako młody chłopak, jako młody mężczyzna, potem. Jak musiały wyglądać ich rozmowy, jak musiały wyglądać ich życie takie codzienne. Pewnie było tam mnóstwo takiego oczywiście prozaicznego życia, nie to, że wszystko było wiecie, wypełnione nie wiadomo czym, ale jednocześnie no, ona miała taką świadomość że żyje w domu z Bożym Synem, nie? Kochani, pytanie dzisiaj do rachunku sumienia właśnie z tym związane, do którego sobie wracamy co jakiś czas, ale myślę, że ono jest ważne. Pomyślcie dzisiaj o takiej rutynie życia z waszymi bliskimi, z tymi, których macie w domu, z których macie na co dzień, nie wiem, albo w domu właśnie, albo nie wiem, może ktoś tam gdzieś w akademiku, może tam, gdzie mieszkacie, bo to w różnych jesteście sytuacjach, oczywiście ja z braćmi i tak dalej, nie? łatwo żeby to wszystko tak spowszedniało, łatwo żeby to wszystko traktować jakie takie zwykłe obowiązki, nie? Kiedy czasem staram się myśleć, czy ja widzę w moich braciach coś więcej, poza tym, że mnie wkurzają, poza tym, że się z nimi cieszę, poza tym, że robię z nimi różne rzeczy, poza tym, że niektóre rzeczy są łatwe i inne są trudne, to czy potrafię myśleć, no właśnie coś więcej, że, że oni są kimś więcej, że nie wiem ich to, że wkurzanie mnie, że to nie jest wszystko o nich. Kiedy zobaczycie, jak łatwo dać się przykryć takiej zwyczajności, takiej, takiej normalności. Chodzi I kochani, nie chodzi mi oczywiście o to, że nieustannie mamy, wiecie, myśleć o swoim życiu, o naszych bliskich, o Boże, widzę Jezusa w nim cały czas. Kochani, tak się nie da. To też się nie oszukujmy. Ale czy stać nas na to, żeby razem się wyrwać z takiego tygla, to szczególnie dotyczy takich momentów, kiedy ktoś nas wkurza na przykład, nie? Kiedy, kiedy trudno z kimś tam wytrzymać, bo ma różne takie cechy, wady, które nas, wiecie, no, do, dotykają. Czy znajdujemy taki czas, żeby na chwilkę wiecie, z takiego dystansu spojrzeć? On swoje przeżywa, on ma tajemnice swojego serca. Może te jego zachowania, może te jego słowa, może te jego się biorą z czegoś więcej, jakby, czy, czy umiemy wejść głębiej, czy umiemy odejść dalej, żeby zobaczyć perspektywę, czy umiemy spojrzeć nie tylko w takiej przyzwyczajonej, zwykłej, szarej, czasem marnej codzienności. Kochani, pomyślcie, czy tak za szybko kogoś już nie sklasyfikowaliście z waszych bliskich, tylko tylko traktujecie tylko przez te takie codzienne czyny. Czy się zdobywacie na to, żeby spojrzeć dalej? Może właśnie teraz jest taki czas, żeby teraz troszeczkę usiąść, kiedy będziemy się chwilę modlić i pomyśleć, może w tym moim mężu jest coś więcej, czemu ja patrzę tylko na te jego wkurzające cechy. Może ta moja żona, znaczy nie może, jestem przekonany, że na pewno, ale w tej mojej żonie jest coś więcej, ja tylko patrzę na te rzeczy, które mnie denerwują. Spróbuj spojrzeć dzisiaj trochę dalej. A może ona coś przeżywa? A może ja muszę zapytać? może nawet wiem i czuję, że w ogóle co tam się dzieje, tylko nie chcę tego dotykać, bo tak będzie mi trudniej, bo tak to się po prostu wkurza, a tak to musiałbym ją jakoś bardziej rozumieć. Zdobądź się dzisiaj, w tej chwili modlitwy, na jakiś taki dystans, na jakieś takie wejrzenie w głąb. Nawet na próbę. To wiem, że do tego potrzeba wielokrotnych oczywiście podejść. To nie wystarczy tylko teraz, że zrobimy to jed przez jedną sekundę. Ale spróbujcie, kochani, przez chwilę teraz nawzajem do siebie, do, do tych naszych bliskich relacji takiego dystansu nabrać. Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, dawaj nam głębokie serca, głębokie oczy, takie, które się nie zatrzymują tylko na tym, co na zewnątrz, które nieustannie chcą widzieć więcej głębiej, które chcą zobaczyć naprawdę. Panie Jezu, daj nam łaskę, żebyśmy naprawdę siebie spotykali, naprawdę siebie nawzajem widzieli, daj nam Ducha Świętego, bo to On nas musi poprowadzić do takiego spojrzenia. Jezu, nie pozwól nam zostać na tej płyciźnie, na tej maliźnie, tylko daj nam wchodzić coraz dalej, coraz głębiej żebyśmy rzeczywiście siebie nawzajem widzieli. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, odmówmy sobie teraz tajemnicę, której oczywiście nie ma w różańcu, ale ona jest. No. Odmówmy sobie tajemnicę ukrytego życia Pana Jezusa. Właśnie tym się przez chwileczkę zajmiemy w różańcu. Ukryte życie Pana Jezusa i Maryi. Dziesiątkom różańca w tej tajemnicy się teraz pomódmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Pod twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I moi drodzy, na koniec, oczywiście, dajcie się pobłogosławić. Bardzo poproszę Wasze czoła do naszej modlitwy, do tego błogosławieństwa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobry, piękny dzień, raczej piękna noc, przepraszam, niech to będzie piękna noc, a jutro niech będzie dobry, dobry piękny dzień. Dobrej nocy, kochani. Ściskam was z Bogiem, dobranoc.